No i witamy wszystkich po krótkiej przerwie. Trochę nas nie było, czyli ostatni raz widzieliśmy się przed Pucharem Polski. No, znaczy widzieliśmy, słyszeliśmy, tak? I dzisiaj sobie porozmawiamy troszeczkę właśnie o tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce i o tym, co przed nami. A dzisiaj witają Was Adi, Tabor, no i oczywiście Wel. Pozdrawiamy też z tego miejsca Baudolino, którego niestety dzisiaj z nami nie ma. Pozdrawiamy. Ponieważ ciężko pracuje. Prawie trochę dziwne, nie? Że nie szuka baby, tylko ciężko pracuje. Wiesz, może no i chce zarobić, żeby tą babę utrzymać. Może. No i w każdym i chcieliśmy też z tego miejsca pozdrowić Grzesia. Mamy nadzieję, że się szybko poogarnia ze swoimi tematami i też do nas wróci. Dokładnie. Dobrze, to co? Zaczynamy od chronologicznie po prostu od tego, co tam gdzieś było. To tak, rozpoczniemy od Pucharu Polski, no tak naprawdę, bo ostatni raz się słyszeliśmy właśnie przed Pucharem Polski. No i co panowie powiecie na ten temat? No mieliśmy duże oczekiwania odnośnie Pucharu. Ja chyba jako jedyny miałem mieszane uczucia, tak? Tak. Czy ja to powiedziałem na antenie wtedy, że finał będzie chyba pod halę Jastrzębie? Chyba tak powiedziałem. No i trochę miałem w tym racji. No. Niestety, stało się jak się trochę stało. 100% trafienia. Stało się jak się stało. No co powiecie o tym? No co możemy powiedzieć? No finał bardzo niekorzystnie ułożył się dla naszej drużyny. Przez pierwsze dwie tercje byliśmy z Adim przekonani, że mamy finał, że wszystko wraca do normy, że pójdzie to wszystko jakoś w stronę mistrzostwa, w stronę pucharu. No niestety trzecia tercja zweryfikowała nasze marzenia i nasze myślenie. Adi, co dodasz jeszcze do tego? No tak jak mówisz, no może nie był to nawet w tych dwóch pierwszych tercjach mecz wybitny jakiś, ale no mieliśmy w tym momencie prowadzenie 3-0, to prawda po momencie się zrobiło 3-1, ale dalej to był dosyć bezpieczny wynik, no ale ta trzecia tercja, no to z minuty na minutę wyglądaliśmy coraz gorzej, może to ostatnia bramka dla siebie, no czy nie jest to tam przypadkowa, bo poszło po kiju, potem po parkanik, ostatecznie padło do bramki, no ale trzeba przyznać, że chyba zasłużenie doprowadzili do tego remisu, no i tak jak mówię, z minuty na minutę. Zadziory z Jastrzębia, dokładnie, trzecią tercję. Zagrali dużo lepiej chyba od naszych hokeistów. Tak, no i tak jak mówię, no, z minuty na minutę coraz gorzej. Przeszło do dogrywki, no to już tam trochę minus zrzedły. No i szczerze mówiąc, już pojawiły się wątpliwości, że no, jeśli ktoś wygra w tej dogrywce, to raczej Jastrzębie. A jeśli my mamy na coś liczyć, no to lepiej doprowadzić do karnych, gdzie mamy teoretycznie więcej talentu w swojej drużynie, no ale jak widać, były karne, ale jednak i tak. To ja siebie trumfowało. Dokładnie. Karne, moim zdaniem, Adi, tak, zgadzam się tutaj z Adim, ale jeszcze dodam od siebie, że w karnych wyglądaliśmy tak, jakbyśmy nie chcieli w ogóle tych karnych strzelać. I po drugim strzale naszego zawodnika ja już byłem pewien po prostu, po tak mentalnie... Tak trochę te najazdy wyglądały, tak. Jakby chłopaki już wiary nie mieli. Dokładnie, nie? Jakby stracili wiarę. Tak, znaczy, że... mówiliśmy też o tym wcześniej, przy okazji tam wcześniejszych podcastów, że no ten słabszy okres musi przyjść, tak? Bo no, nie da się do końca sezonu, na pewno nie będziemy wszystkiego wygrywać i nie da się takiej formy wysokiej utrzymać. No szkoda, że akurat to przyszło na te mecze pucharowe, natomiast nie chciałbym tutaj absolutnie, nie wiem, czy winić czy trenera Sarnika, ale no dla mnie jakby tutaj, no trzeba to jasno sobie powiedzieć, kuriozalną sytuacją jest to, że nie było trenera Kulena po prostu, no i to trzeba sobie jasno powiedzieć, że no takie sytuacje w profesjonalnym sporcie no nie mogą mieć miejsca, nie? Gramy, przynajmniej nie powinny. Przynajmniej nie powinny, nie? No, gramy jedne z najważniejszych meczów, oczywiście możemy, tak jak mówiliśmy do wcześniej o Pucharze Polski, że to taki, no nie wiadomo jak to traktować, natomiast no niemniej jednak no, był to Puchar Polski, który mogliśmy wygrać, tak? Który chcieliśmy wygrać. Który chcieliśmy wygrać. Nie wiem, czy to było tak, że nie było trenera Kulena i to było przyczyną tego spadku formy, czy były jakieś inne powody, no ale mówię, no gdyby był trener Kulen, przegralibyśmy to, no to moglibyśmy powiedzieć, ok, no przegraliśmy, mamy słabszą formę i tyle. Znaczy ja powiem tak, no rzadko kiedy porażka w sporcie zdarza się z jednego powodu. Na pewno był to jakiś tam czynnik kolejny rzędu, ale to nie było tak, że nie ma Kulena, przegraliśmy, a gdyby było, to byśmy wygrali. To nie było tak, to nie był jedyny czynnik według mnie. Na pewno nie i na pewno to nie o to chodzi, tylko mówię, zawsze to jest taki po prostu aspekt, że no nie ma tego trenera,
na takich ważnych meczach. Dokładnie. I to jest dziwne. Tak jakby nie ma tego przysłowiowego bata nad głową zawodników. Wiesz, to nawet to już nie chodzi bat czy nie bat, tylko po prostu sama sytuacja, nie? Tak, że jego nie ma, no dla mnie jest po prostu cokolwiek dziwne. Nie? Dziwne. Bo mówię, to czy gdyby był, czy byśmy wygrali, nie wiem, może też byśmy przegrali, ale mówię, no takie sytuacje nie powinny mieć miejsca i to na pewno jest też jakaś, powiedzmy, nie chciałbym powiedzieć nauczka, ale na pewno rzecz, która, no trzeba wyciągnąć wnioski z tego i dla nowego zarządu, który jedno, żeby w przyszłości takie sytuacje się po prostu nie zdarzyły. No. Tak, zgadzam się z tym. Jeszcze dodam tutaj właśnie to, co przytoczył ostatnio w rozmowie ze mną Patryk Wronka, że hokeiści polscy nie są wirtuozami NHL i że wygrana 22 pod rząd i tak jest super wynikiem. Przyszedł kryzys, ale oni tak są zadowoleni, jest pierwsze miejsce i będą się go chcieli do końca sezonu zasadniczego i tak obronić. Wiadomo, no, zdarzyło się porażka, ale ja tam wierzę w tą drużynę, że będzie dobrze. A że za bardzo nie ma się martwić tym jednym meczem w pucharze, to pokazał właściwie drugi mecz półfinałowy, gdzie no, Tychy, tak. Czyli nasz główny rywal do mistrzostwa, no zagrał chyba jeszcze gorzej od nas, nie sięgnął nawet bramki, grając przecież u siebie, mając trybuny pełne swoich kibiców. Tak. Jak to powiedziała Gosia, która robiła zdjęcia, słysząc te wszystkie zakulisowe rozmowy pracowników lodowiska w Tychach, jak to bardzo się cieszyli z naszej porażki, że karma wraca, tak, i wróciła do Tyskich bardzo szybko. Bardzo szybko. Bo dwie godziny później. Także nie wiem, no moim zdaniem no tutaj temat Pucharu Polski już trzeba zamknąć, bo był, odbył się, jest tak. Po temacie. Nie? Gratulujemy drużynie z Jastrzębia zdobycia Pucharu i tyle. Komu tam nie będziemy gratulować. No. Mieliśmy my to wygrać, przegraliśmy i koniec. No. Nie podoba nam się to, no, mamy nadzieję, bardzo. Że w przyszłym sezonie ten Puchar Polski już tak naprawdę będzie nasz. Zgadzam się. No i co? No i tak możemy sobie jakby przejść delikatnie do ligi. No po pucharze. Co tam za mecze były? Co tam za mecze były właśnie po tych pucharach? Orlik Opole, tak. Orlik Opole. Wysoki wynik. No taki powiedzmy dość wysoki, 8-2. No ale też wiemy, że ten Orlik powiedzmy no tam się sypie, tak? I duże osłabienia. No wygraliśmy. No, dokładnie dzień po naszym meczu poszedł oficjalny komunikat ze strony Opola, że no nie, po sezonie drużyny nie będzie, także... Znaczy, no prawdopodobnie. Teraz, tak. Bodajże tam do 14 stycznia ma się okazać, czy miasto uratuje. Na razie przynajmniej do końca sezonu, czy już nawet mogą nie dokończyć. Aha, czyli mogą nawet nie dokończyć sezonu. Już masz świeższe informacje. No, także tak to wygląda, więc... Co do meczu z Orlikiem, jak mogę, dodam jeszcze jedną rzecz. Wspomnieliśmy tutaj właśnie o felernych trzecich tercjach. Niestety w meczu z Orlikiem też dało się zauważyć po dwóch dość szybkich, granych na fajnym poziomie, w fajnym tempie rozgrywanym tercjach. W trzeciej przyszło zmęczenie. Przyszło zmęczenie. Było widać brak tej świeżości. No, tak jak mówię, no, naszym obowiązkiem było ten mecz wygrać. Wygraliśmy go wysoko 8-2. No i też tu nie ma się co zbytnio doktoryzować. Oczywiście. Poszło. Kolejny mecz gramy w Toruniu. W Toruniu, którego no trochę się, powiedzmy sobie szczerze, biorąc pod uwagę naszą formę i brak tej świeżości u zawodników, trochę się obawialiśmy. Znaczy może nie jakoś tam obawialiśmy strasznie, ale... No, że powalczą. Że Toruń powalczy, że nie będzie to łatwy mecz. Co się okazało, no wygraliśmy 6-2, tak? W Toruniu fajny wynik, jak na mecze z Toruniem. Jak na mecze z Toruniem, tutaj jeszcze Adiemu właśnie trzeba udostępnić statystyki, żeby mógł zabłyszczeć znajomością sytuacji, to już mów teraz Abi, tak jest, o tym meczu w Toruniu. Na Tortorze. Na Tortorze, tak. Chyba na razie aktualnie najwyższa frekwencja widzę, tak. No Toruń, mecz był solidny według mnie w naszym wykonaniu tam. Jak zwykle w Toruniu zabudowała ta formacja z Rosji. Tak. No, Garszyn, Kotoczaj, świetny Orieszki. Gościu, nam naprawdę zrobił w tym meczu naprawdę dobrą robotę. Garszyn. No, u nas debiut nowego obrońcy, o którym też zaraz powiemy. Od razu ładna bramka w przewadze. No, generalnie, no, co dużo mówić, no, solidny mecz. Wydawało się takie powrót na właściwe tory, no ale
Dzień później nastąpiła gramy w Gdańsku i co? I przegrywamy, nie? I znowu niestety po raz kolejny trzecia tercja zadecydowała o naszej porażce, prawda? Ostatnie minuty trzecia. Tak, czyli praktycznie na ostatnie 10 minut, na fatalnym naszym wykonaniu. Znaczy ja w ogóle tak oglądając teraz te kilka spotkań, mówię, no coś się z tą naszą obroną podziało, nie? Nie jest tak. to, co było na początku sezonu i no i mam nadzieję, że to za chwilę się poprawi, bo no naprawdę nie wygląda to dobrze. Może nasz nowy nabytek, że tak powiem, trochę uspokoi formację obronną. Znaczy tutaj też trzeba dodać, że no, jak w hokeju masz pięć osób na lodzie, no nie licząc bramkarza, no to tutaj całe formacje muszą pracować w tej defensywie i to niekoniecznie bym obwiniał same pary obrońców, ale też ta cała formacja musi dobrze działać, no, a niekoniecznie może... Ale obrońcy są najbardziej rozliczani z tego, prawda? No taki jest dzisiaj hokej, no wszyscy bronią, tak? No, to nie wszyscy jest, atakują, że... wszyscy bronią. Wszyscy atakują, wszyscy bronią, dokładnie, nie? Także tutaj końcówka faktycznie, znowu ta trzecia tercja dała znać o sobie, no i porażka w sumie po tym meczu w Toruniu niespodziewana. Aczkolwiek też jestem w stanie to zrozumieć... Podróże. Granie, tak. Dzień po dniu, podróże i tak dalej, więc jest to jakoś wytłumaczalne. No, organizm dostaje kopa też, prawda? Dwa dni pod rząd, zrobić ile? 400 km, zagrać dwa mecze. Także jak najbardziej, no, się zgadzam. Sorry, coś jestem przeziębiony i trochę mnie, że tak powiem, tutaj bierze. W każdym razie, wczoraj gramy kolejny mecz, gramy z Polonią Bytom, która też jest mocno osłabiona, też rozbiórka drużyny trwa. Naprawdę już tam niewielu tych ludzi zostało. Tak. Co prawda gdzieś tam czytałem wczoraj, że są jacyś tam nowi kontraktowani zawodnicy. No już z nami zagrały ten nowy zawodnik, tak. Który wcześniej występował w Kraszelkowie Krynicy. Dokładnie. Mhm. Także gdzieś to tam kogoś kontraktują, no ale co nie zmienia faktu, że no innego tutaj wyniku niż wysokie zwycięstwo z Polonią nawet nie przewidywaliśmy. I tutaj akurat w tym meczu wczorajszym z Polonią, który tutaj wszyscy oglądaliśmy, jak siedzimy na żywo, no to powiem tak, mnie jedna rzecz cieszy, druga smuci. Jedna rzecz cieszy mnie taka, że ta trzecia tercja nie wyglądała już tak kondycyjnie źle. Było widać znaczną poprawę, oczywiście na tle słabej Polonii, ale mimo wszystko widać było, że ta trzecia tercja szybkościowo była bardzo dobra. Szybkościowo jeździli i tak dalej. Wrócił oczywiście Tomek Malasiński, to pewnie też miało znaczenie dość duże dla drużyny, ale zasmuciło mnie z kolei te dwie stracone bramki, no bo no one tak naprawdę no nie powinny tak, paść w ogóle. Wiesz, ta pierwsza bramka backhand naprawdę... Konsekwencja straty Marka Strzyżowskiego na niebieskiej linii krążka i to była ta konsekwencja, a to już potem kwestia samego strzału, jakości, no to jest inna bajka, tak? Teraz mówię, te dwie bramki stracone mnie bardzo martwią. Właśnie z tego powodu, że no one nie powinny mieć miejsca. Zresztą przyszło rozluźnienie niepotrzebne. Co po drugiej bramce Michał Kieler, dośmialiśmy się, bardzo mocno tam się denerwował. Przez dobrą minutę go na całym lodowisku było. Dokładnie. Nieważne, że było to bramka na 11 do 2 na 15 sekund przed końcem meczu. Znaczy było to dość śmieszne wydarzenie, bo on chyba jako jedyny był taki zły, bo cała reszta towarzystwa na czele z kibicami, którzy byli na meczu, wszyscy mieli po prostu to w nosie, bo wysoki wynik, nie? No ale Michała to bardzo ruszyło, no bo faktycznie nie powinni... Szalenie ambitny bramkarz, także... Tak, nie powinni obrońcy dopuścić do takich sytuacji. No i tyle, no. No, ale ogólnie bardzo fajny mecz. I tu jeszcze tylko wspomnę przy okazji tego meczu, bo mówię, też tutaj nie ma sensu jakiejś historii tworzyć. W szeregach Polonii debiut bardzo młodego bramkarza, 17-latka, rocznikowo 18, no to jest pewnie wynikiem braku tej kadry. Ale chłopak wszedł na parę minut trzeciej tercji. I chyba nie puścił bramki z tego. Puścił bramkę taką. Ale jedną puścił. Puścił jedną bramkę, to było tam po zmianie z dystansu. Tomek Skokan strzelał, tak. Aha, no tak. Tak był tak, tam zasłonięty. Był zasłonięty, tam chyba poszedł nawet jakieś zmiana lotu, kierunku lotu krążka. Bramka się pisała na Skokan. Ale naprawdę potem w paru takich sytuacjach bardzo fajnie zabronił. Ja to tylko wspominamy o tym dlatego, że fajnie, że tacy młodzi zawodnicy wchodzą do tych drużyn i już pomijam fakt, że drużyna, powiedzmy, tam Polonii ma swoje problemy, ale że wchodzą tacy młodzi zawodnicy. Ale że starają się promować tak, młodzież. No i że coś tam potrafią, że nie są to, nie są tylko statystami, nie? No i tutaj... Co do jeszcze meczu spowiem, to o tym, że w końcu była ta trzecia tercja w Melasolina, to czasami tak
Było naprawdę kilka fajnych akcji bramkowych, gdzie było widać, że powoli wraca znowu ta radość z gry, można powiedzieć. O, właśnie, tak, o właśnie, tak, tak. Chociażby ta bramka Patryka Krężowka, gdzie zagrał tak na jeden kontakt z Tomkiem Skokanem, tak. Naprawdę kapitana a mi się z kolei ta bramka podobała Bartosza Fraszki. Ten taki one-timer tak zwany, no to było po prostu, no można powiedzieć, lodowiska świata. Nie? Naprawdę. Świetna bramka i aż faktycznie to, co Adi powiedział. Widać, że gdzieś tam powoli chłopakom wraca radość z grania też. I oby tak dalej. Ja się właśnie i z jednym i z drugim zgadzam, jak najbardziej. Też była formacja złożona prawie w całości z Finów, bo była fińska para obrońców, Tuhkanenin, Nowy Irko, a w ataku Lakkonen, Rokczaj, no i jedyny Mikołaj Łupuski z Polski. Też kilka razy naprawdę fajnie. Pograli podania. Mikołaj też wraca do formy pełni, tak, jak najbardziej. Ale Finowie chyba też mają końcówki nazwisk na ski, nie? Więc może i Mikołaj Łopuski to możemy go podciągnąć pod finał. Tak, w Podhalu jest Etukowski. No, Etukowski. No. Na przykład. Kto wie, może gdzieś Mikołaj ma korzenie z Finlandii, więc możemy powiedzieć, że... Może się w Łeżbach urodził. Przecież Mikołaj jest z Laponii. No to wszystko się zgadza, a cała formacja była z Finlandii. No, myślę, że o lidze tyle. O lidze, no tak. Nie ma co przedłużać. Nie, no nie ma co przedłużać. Dokładnie tak. Dokładnie. Choćby nowi. Tak, i tutaj kolejny punkt naszego programu dzisiejszego to oczywiście wzmocnienia i kontuzje. To tutaj się w tym specjalizuje Tabor, to Tabor dawaj. Kogo tam żeśmy. No to tak, jeśli chodzi o nasze wzmocnienia najpierw, to przed oficjalnym wzmocnieniem może powiemy o powrocie, na który. Wszyscy no to, nasi to też kibice, wzmocnienie, nie? Tak, jak najbardziej. Wszyscy nasi kibice czekali. Nasz kapitan Tomek Małasiński powrócił po ponad miesiącu przerwy na spotkanie z Bytomiem. Moim zdaniem wyglądało to z jego strony naprawdę fajnie. Jak po tak długiej przerwie rozbratu z lodem zagrał naprawdę poprawny mecz. Co do drugiego naszego wzmocnienia, defensywa. Adi? No tak, kolejny Fin. Trzymamy się tego kierunku fińskiego dalej. Jest Jirkko, tak? Chyba słusznie, tak. Jirkie podobno się czyta. Jirkie. Tak, skonsultowałem. Okay. Jirkie? Tak, bo tam jest, na końcu jest O, ale z takimi kropeczkami. Z kropeczkami, tak, no. Czyli Jirkie. Tak, no okay. Rocznik 89, także 30-latek w tym roku. Początek kariery, no jak wszyscy, no długo się siedział w Finlandii, tam... Skakał pomiędzy tą Ekstraligą fińską ligą, a drugą ligą, czyli Mestis. Mhm. Liczby solidne, można powiedzieć, porównałem troszkę sobie do Niko Tuhkanenany, wcześniejszego naszego zawodnika, tak. Etu Heikkinena, to zarówno w lidze, jak i w Mestis punktował najlepiej z nich. Średnią punktową nawet miał najwyższą. To prawda, tam troszkę mniej pograł właśnie na tym najwyższym poziomie, ale w Mestis no, spora różnica, bo powiedzmy w samym sezonie zasadniczym. Miał 98 meczów. I 71 punktów. Z tego co widzę, bardzo dobry asystent. Szczególnie. Szczelec również sobie sam pokazał. W Toruniu. No chociażby no Tuhkanen już... Piękne okienko wtedy, tak. 193 mecze, czyli no prawie dwa razy więcej, a punktów 97, czyli... Tutaj no porównaj sobie średnie punktów na mecz, no. Tutaj jest Jirkie, ma 0,72 w Mestis. Tuhkanen w całej karierze miał... 0, no pół punkta na mecz, a Heikkinen 0,69, także o, czyli no, troszkę się praktycznie no, troszkę, no 20, no, od 0, 20, 0, 20, 20 no 20, super. No 20 to naprawdę lepszy dużo, wynik. No. Jest nawet sądzimy, że będzie to, jak sądzisz, no będzie to nasze duże wzmocnienie, czy będzie to po prostu uzupełnienie składu? Myślę, że będzie to duże wzmocnienie, szczególnie myślę, jeśli chodzi o ofensywę, bo Tuhkanen oczywiście też fajnie punktuje, bo tam ma w 10 meczach ma 9 punktów, jak się nie mylę, ale jednak wydaje mi się, że nie masz takiego dobrego podania czy strzału jak Heikkinen, a myślę, że Jirkie może to mieć. No. Liczymy na to, bo ostatnimi tygodniami przed przyjściem tego właśnie zawodnika, no, mieliśmy duże problemy w formacji defensywnej. Ale co dalej? No to też ciekawe, no że tak powiem, straty zawodników, tak? A jeszcze pozostają trochę. Bo jeszcze, tak, jeszcze kilka ciekawostek. Oczywiście. Jeszcze nas słuchamy. No w sezonie 08-09 nawet wystąpił na Mistrzostwach Świata do lat 20, czyli no najważniejszej juniorskiej imprezie na świecie, no. Powiedzmy, są to 4 asysty w 6 występach, także no naprawdę
solidnie wówczas punktował. Wydawało się, że po takim występie mogłoby z niego być coś więcej, no ale coś tam nie potoczyło się nie tak jak powinno, no i wylądował w Katowicach, ale naprawdę no oglądałem, w zeszły weekend był finał właśnie Mistrzostw Świata do lat 20, grali w Vancouver, grała Finlandia z USA, Finlandia wygrała, ale naprawdę poziom był taki, że powiem szczerze, lepszy niż większość meczów w NHL, jak ja oglądam. Naprawdę kapitalny poziom jest na tych mistrzostwach do lat 20. Wiesz czemu? Młodzi zawodnicy, głodni bardziej, sukcesów, głodni gry. Hokej się powoli zmienia, już coraz mniej jest takich siłowych zawodników, teraz stawia się na szybkość, także naprawdę jak jeszcze są sami młodzi do lat 20, to tak latają po tym lodzie, że naprawdę sama przyjemność to oglądać. Zmienia się, bo to nawet na pozycji też bramkarzy właśnie kiedyś tendencją był bramkarz duży, żeby dużo zasłaniał. Tak. Tak teraz właśnie tacy bardzo mocno wysportowani. Gipcy, tak. Tacy gipcy są też. No, zmienia się wszystko. Dokładnie. Więc co panowie? Jeszcze coś o panu Irkie? To dajmy tyle. No, jeszcze mała informacja, że no, trafił do nas ze Słowenii, chociaż tam większość meczów zagrał w takiej lidze międzynarodowej, Alpejska Hockey Liga. 14 meczów, 11 punktów. Też 5 meczów właśnie w lidze słoweńskiej. 6 punktów w barwach HDD i Jasenice. Dobra, też wcześniej chyba grali w Pucharze Kontynentalnym w drugiej rundzie, jak się nie mylę. Tak, bo mogli być naszymi rywalami. Grali w grupie z Ritten, jak się nie myli. Dokładnie. No i myślę, że to tyle. Chyba, że macie coś jeszcze do dodania. O panu Jirkie. Ja już to wszystko. No i kontuzja Grzegorza Paszuta. No niestety przepuklina, odnowiła się kontuzja. Już którą miał parę sezonów temu w Krakowi, znowu mu się przypałętała. Z najnowszych informacji wynika, że no niestety do końca sezonu zasadniczego Grzegorza nie zobaczymy już na lodzie, ale ma być gotowy w 100% na playoffy, co no bardzo by było pomocne dla naszej drużyny. Pozwoli się, że jeszcze wrócę do Jesego Irkiego, bo tutaj zapomniałem, że jeszcze mam kilka informacji ciekawych. To pewnie, że tak. Tak indywidualnie, bo chociażby, powiedzmy, jeszcze całkiem niedawno, bo w sezonie 14-15 to był brązowy medal w Danii, a sezon 16-17, no czyli no raptem ile, 2 lata temu? Dwa, dokładnie. Zdobył najwięcej bramek wśród obrońców w lidze duńskiej, no czyli w lidze lepszej od polskiej zdecydowanie i też zdobył wtedy drużynowo srebrny medal, także... Po przenosinach, po wyprowadzce z Finlandii, to jest taka ciekawa kariera. Dokładnie. No i myślę, że teraz już możemy oficjalnie zakończyć ten temat. O Grzegorzu coś, Welur, chcesz jeszcze dodać? Nie, no co mam dodać o Grzegorzu, teraz... że ma kontuzję i tyle. No. Czekamy, żeby wrócił na playoffy, no i tyle. No. Przez tą kontuzję Grzegorza na pozycję centra powrócił Patryk Wromka, no i mieliśmy w meczu z Polem Bytą powrót tej naszej formacji ulubionej z zeszłego sezonu z Malczyńskim i Fraszko. Zobaczymy, co będzie, jak wróci Grzegorz, no bo to jest obowiązkowo center. Tak. Kolejnym obowiązkowo zawodnikiem na centrze jest Rochtla w pierwszej formacji, także zobaczymy, czy Patryk pozostanie na przykład na centrze i będą trzy formacje z takimi naprawdę mocnymi centrami, czy może powróci na skrzydło do Jesego Rochtli, bo potem kolejnego centra mamy. To też fajnie wyglądało. Ciekawie też, jak prezentuje się Filip Starzyński tam w formacji z Urbanowiczem Śląskim, mogą... Tworzą taką typowo może amerykańską linię, tam do porozwinięcia po bandach troszkę, taka, która zawsze ma po meczu przeciwnikach. Tak. Chociaż punktowo się lepiej prezentowali może z Radkiem Sawickim na centrze, ale myślę, że jak przyjdzie do tych najważniejszych meczów, to właśnie będzie tam raczej centrować Filip Starzyński. Będzie to taka typowo bardziej zadaniami defensywnymi formacja. Czyli taka typowo formacja zadaniowa mówisz? Tak. Okej. Okay. No i co? I przechodzimy do zmian organizacyjnych. Tak. No, które nas, że tak powiem, chciałem powiedzieć, nie no, dlaczego dotknąłem. Było wiadomo, że prędzej czy później nastąpi dołączenie sekcji hokejowej do wielosekcyjnego GKS-u Katowice i to się stało, tak? Dwie osoby rozpoczęło, może tak. Rozpoczęło, tak. Dwie osoby straciły stanowisko, czyli prezes Przemysław Bilsz. Tak. I wiceprezes Witold Holcher, tak? To są dwie osoby, które jakby straciły swoje stanowiska. Co tu można powiedzieć? No, ja powiem ze swojej strony, to jest moje zdanie. Oczywiście dobrze, że się to zadziało w sensie dołączenia sekcji hokejowej do wielosekcyjnego GKS-u.
Czy należało teraz tych ludzi w cudzysłowie odsuwać? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Może bym, gdybym może ja decydował o tym, to może bym ich zostawił do końca sezonu. Nie wiem, no ale nie znamy tak naprawdę szczegółów wszystkich tam Dokładnie. Jakichś zakulisowych spraw, więc ciężko jest się na ten temat tak naprawdę wypowiadać. No, taką miasto podjęło decyzję. Dokładnie, właściciel podjął taką decyzję, a nie inną i myślę, że nie ma to aż jakiegoś takiego bardzo dużego znaczenia dla samej gry hokeistów, bo zawodnicy mają się skupić na grze, a nie na tym, kto jest prezesem i dokładnie, tak dalej. Dokładnie, bo pion zawodników i dyrektor sportowy i cały pion tutaj technicznej, jeśli chodzi o... się nic nie zmieniło, nie? Drużynę, nic się nie zmieniło, dokładnie, także... Nic się nie zmieniło, także no tak to wygląda. No, nowym prezesem został Marcin Janicki. Tak. Życzymy prezesowi, żeby sukcesu. To wszystko, że tak powiem, nie wiem, jakoś tam poukładał po dołączeniu sekcji do GKS-u. Mhm. No i sukcesów oczywiście życzymy tego prezesowi i tak naprawdę sami sobie też tego życzymy. No tak? Ja właśnie dzisiaj byłem na konferencji wielosekcyjnej i tam prezes Janicki zapewnił nie tylko o... O tym, że drużyna pierwsza cały czas będzie się podwyższać. Nie chcemy zostać ligowym średniakiem. Tak jak już po zmianie prezesów słyszałem w kuluarach, że zostaniemy średniakiem. Dla mnie to jest bzdura. Tak samo, co mnie osobiście bardzo poodbudowało. Jeśli chodzi o hokej, GKS chce Akademię Juniorów otworzyć. Jakoś w najbliższym czasie. Do pół roku ma potrwać przejęcie klubu przez GKS wielosekcyjną. Od 1 stycznia się to zaczęło. Także no myślę, że to przyniesie nam same plusy. No. Znaczy wiadomo, że problemy jakieś będą i tylko mówię... A to jak wszędzie. To jak wszędzie, natomiast mówię ten cały płacz, który gdzieś tam był uskuteczniany na forum, bo... Za dużo i za szybko. Za dużo i w ogóle uważam, że mnóstwo tych opinii nieuzasadnionych i... Dokładnie, bo i za tyle. Szybko. Trzeba po prostu poczekać, jak Dokładnie. To wszystko będzie wyglądało i... I wtedy oceniać dobrze. Wtedy oceniać, nie? Bo bardzo łatwo jest kogoś obrzucić błotem, opluć, a potem nie wiadomo, co z tego Dokładnie. Dobra, no ja bym tutaj na tym zakończył, bo mówię, nie ma się też co doktoryzować, bardziej tak jak powiedzieliśmy na początku, jakichś tam kulisów i szczegółów nie znamy, więc nie ma sensu, nie ma sensu się tutaj doktoryzować, nie? Myślę, że przejdziemy do głównego tutaj, do głównej rzeczy, która nas tutaj dzisiaj przywiodła. Misja Belfast. Czyli misja Belfast. Adi, oddaję Tobie głos. Jeśli chodzi o ten Belfast, powiedz, co nas tam czeka? Jak myślisz? Czekają nas tam 3 mecze. To na pewno. To wszyscy wiedzą. A no tak, upewniałem się. No. Zagramy już z dobrze znanym Belfastem na końcu, tak? Tak jest. Ostatni dzień. Wcześniej no, zagramy ze... A nie w drugi dzień gramy z Belfastem już? Tak? A tak. W drugi dzień. Później masz rację. Tak. Co, z drugiej grupy... Awansował Arlan Koczkotow z Kazachstanu i HK Tego Homel. Tego nie umiem wymówić. I HK Homel z Białorusi. No tam Dobra. Trzecie miejsce zajął Kurtbas z Łotwy i Lyon IV z Francji. No i co? No nie ma większej filozofii. Tutaj to przejdziemy już może do pierwszego rywala. I w piątek mierzymy się z Arlanem Koczkotow o 16 naszego czasu. 16 dokładnie tak. No bardzo silna drużyna. Silna liga, silna drużyna. Dużo... Aktualnie lider. Aktualnie lider. Kazachstan. Dużo Rosjan tam gra, tak? W tej drużynie. Nie. Nie? Nie. To coś mi się musiało pomieścić. Nie przygotowałeś się. No to dużo Kazachów w takim razie, nie? A no to już się prędzej zgodzę. No co no. A nie, tych Rosjan też tam sporo gra przecież w tym. Zaraz spokojnie, to idziemy. Spokojnie, kolego. Inaczej, nazwijmy to zawodnikami ze wschodu. To niewątpliwie, no co no. Tak jest. Aktualnie no 30 meczów, 68 punktów, 5 punktów przewagi nad kolejną drużyną, która ma jednak 2 mecze mniej, także 2 mecze więcej. Czyli przewaga bardzo konkretna. W zeszłym sezonie zajęli drugie miejsce w sezonie zasadniczym, ale wygrali w fazę playoff. Tam w finale mierzyli się z Nomadem Astana, który jest jakby filią drużyny KHL Barys Astana, także tam wiadomo, pewnie mieli zamieszania w składzie, w tym Nomadzie, tak zarymowałem.
To jest... Można. Pewnie. Wygrany poprzedni sezon w playoffach, teraz lider. Czyli no, Liga Kazachska czyli bardzo mecz, mocna. Zapowiada się bardzo ciężki mecz na początek. Jak się nie mylę, chyba Martin Czakaj trafił do nas Ligi Kazachskiej i wcześniej Lukas Martinka chyba też grał Martinka, w Kazachstanie. Tak. Bo Deweczka trafił ze Słowacji prosto. Z Liptowskiego Mikulasza. Tak. No co, no, forma ostatnio bardzo dobra. 4 mecze w Lidze Kazachskiej ostatnio wygrane. Wcześniej zdarzyły się 2 porażki, ale... No patrz, nikt paniki nie siał, nie? Nikt paniki. No właśnie, znaczy, nie czytałem się, że powiem ci forum jakiegoś tam. Może tam też tak jest, że 2 porażki. A co, panie majesz Cyrlicę? Ja panie maję. O, no to możesz forum wyczytać, może coś znajdziesz. Alfawiot użemy znaniem. No niestety mój wiek tutaj daje znać o sobie. Ruski obowiązkowy. O, w półfinale. No właśnie tutaj patrzę, no naprawdę drużyna, która gra dobrze. No w półfinał bez porażki, no co prawda 2 razy potrzebowali tam, nie zmieścili się w 60 minutach, żeby wygrać, ale jednak no pewne zwycięstwo z Hakahome właśnie 3-0, wcześniej zwycięstwo właśnie z Kurdasem. Kurdas 4-3, nie czy to była dogrywka czy karne, teraz się mówiąc nie pamiętam, no i wcześniej też z Lyonem po dogrywce 2-1, także wyniki może nie jakieś wysokie, ale znaczy pewnie się dostali znaczy do kolejnej rundy. Dla mnie osobiście rundy. Ta drużyna jest jakby no, zdecydowanym faworytem, jeśli chodzi o ten finał tego Pucharu Kontynentalnego. A też taka ciekawostka właśnie, bo są faworytem do wygrania, ale jak wiemy tam IHF, czy tam CHL, czyli Hokej Belgii Mistrzów obiecała, że zwycięzca Pucharu Kontynentalnego dostanie miejsce w Lidze Mistrzów, tylko nie dotyczy to właśnie drużyny z Kazachstanu, czyli jak ona wygra, to nie dostanie tego miejsca. Czyli to, druga to drużyna, względu czyli po prostu jest o co walczyć. Nie wiem, czy chyba wtedy w ogóle nikt nie zostanie. Nie, tak mi się wydaje. Po prostu tam uznali, że Kazachstan jest za daleko i nie opłaca się to chyba po prostu finansowo, także taka niemiła sprawa dla nich, że nawet jak wygrają, to nie mogą liczyć na tym miejsce. To może odpuszczą. Właśnie. Dobrze by było. Wtedy my byśmy te profity przejęli na przykład, prawda? Myślę, że byśmy się nie obrazili z miejsca w Lidze Mistrzów. Ale jest też jeszcze inny sposób na wywalczenie tego miejsca. Wygrać po prostu, tak. Dokładnie. Mistrzostwo Polski. Też. Wygrajmy i tu i będzie pięknie, tak powiem. Co? Drużyna, drugi mecz, drużyna Belgii. No, ale mamy dużo czasu, to jest ważne. Dobra. No cóż, no. Adi, widzę drużyna, tutaj po Kazachach, chce jeszcze opowiedzieć, słuchamy Adi. No, drużyna bez jakiegoś wyraźnego lidera jest aktualnie w Lidze Kazachskiej, no to pod tym względem no, lider ich klasyfikacji kanadyjskiej ma równo punkt na mecz, także żaden wybitny wynik. U nas to trochę inaczej wygląda, ale też Liga Kazachska jest bardziej wyrównana, ogólnie mocniejsza. Aktualnie tam liderem jest Iwan Kisielow. 12 goli, 18 asyst, potem kolejny Dimitri Potajczuk, przepraszam, 28 punktów, czyli też 2 mniej, potem 24, 23, 20, także wydaje się, że bardzo wyrównana drużyna. Mocnym punktem na pewno są bramkarze, tutaj mamy statystyki. Nie ma chyba wyraźnego numeru 1, nie wiem, czy to jest powodowane może jakimiś urazami, czy po prostu tak grają. No, jest Iwan Bolożkow, w którym zagrał 15 meczów, jest Mikhail Demidow, 12 meczów. Jednak statystykami wyraźnie wyróżnia się ten pierwszy zawodnik, bo prawie 96% obronnych strzałów, także no, kapitalny no wynik. 1,18 średniego gola na mecz puszczony, także bardzo, no, bardzo jak na hokej to naprawdę, naprawdę super liczby. Ale w lidze też, bo już na przykład w Pucharze te statystyki nie są takie fajne, w Pucharze Kazachstanu. No to tak, myślałem, że patrzysz na Puchar Kontynentalny. Nie. W Pucharze Kazachstanu. No to już troszkę. Bo tu już bronił na poziomie 91,2%. No nie wiem, jaka tam jest formuła w tym Pucharze Kazachstanu. No. Także no, ciężko ocenić, z kim ten rally. No, ale widzę, tutaj w Pucharze Kontynentalnym Demidow pokazał klasę. Okej, wystąpił w jednym meczu, no ale jednak... Ale mi się wydaje, że to musiał być niepełny mecz, no bo tam... A nie, z Hakahomel było do zera, czyli bronił z Homelem, tak. No ale Polośków tutaj też widzimy, no 94% niecałe, to też dalej bardzo dobry wynik. Oczywiście, się. Tak. Chyba Kamil Niemcku ma teraz podobny... 94,1. No, także tak właśnie mi się kojarzyło.
Michał Killer ma 92,9. No i tutaj właśnie, to co mówię, że jest bardzo dużo Rosjan. No, mamy, tam wiadomo, pewnie są te łączone obywatelstwa też, podwójne, no, ale generalnie... No, 14 jest Rosjan oficjalnie, takich bardziej Rosjan niż Kazachów. A niby mało. Czy nie, no, 14 na w drużynie hokejowej. Na 28, ale no, 50%. Jakby porównać do takiego Belfast Giants, gdzie tam praktycznie no, cały skład to są Kanadyjczycy i Amerykanie. No, ale nie, jeden ale chodziło mi po prostu o to, że ta Liga Kazachska, ona ogólnie ma taką specyfikę, że oczywiście grają Kazachowie, Ale Rosjanie generalnie tam no, mają bardzo duży udział. No też ciężko się dziwić. Się nie dziwię, to nie chodzi o to, że czy ja się dziwię, czy się nie dziwię, ale powiem ci dlaczego, skąd wiedziałem, bo szczerze powiedziawszy nie czytałem o tym, tylko akurat z moim synem gra Kazach w jednej drużynie, no i właśnie Wasyl powiedział, że to bardzo dobra drużyna, że mnóstwo Rosjan gra, nie? I teraz mówię, chyba mnie zrobił w konia, nie? Ale... Chciałem było zaprosić do podcastu. No. A to jednak nie, no to 50% drużyny. To Rosjanie. No. No to mamy tak, 14 Rosjan, 13 Kazachów, teraz nie wiem, czy zdążyłeś spojrzeć, ale zgadnij, Izrael. Jaki jest. No ale kurde, spaliłeś zagadkę. Jest jeden Izraelczyk, co prawda też tam rosyjskie korzenie jakieś ma, ale jest reprezentant Izraela w drużynie. Jak to w Rosji, pewnie jest Odessy. No. Nie pamiętam, gdzie się dokładnie urodził, wydaje mi się, że w Izraelu taka ciekawska też. Nie wiem, może jakby był Marsi, to by kojarzył, ale trafił teraz do Arlamu z ligi LNAH w Kanadzie. Nie wiem, czy kojarzysz może tą ligę. Nie kojarzysz nic? To jest półprofesjonalna liga. Nie, wydawałoby się, że jedna z wielu takich w Kanadzie, ale jest znana właśnie z tego, że tam trafia bardzo dużo takich zabijaków po karierze w NHL, czyli różnych enforcerów, którzy zarabiali na życie, że tak powiem, bijąc się na lodzie. Także to jest nazywane najtwardszą ligą świata. A u nas się biją na lodzie i nie żyją z tego. NHL jednak. Coś jeszcze o tych Kazachach? No tak, żeby powiedzieć o ich poziomie, no to łącznie cały skład Ramu Koczketow ma na swoim koncie 1890 meczów w KHL-u. No to jest... To robi wrażenie, nie? Jest doświadczenie. Nie, no ja tak jak mówię, no dla mnie osobiście mówię Kazachowie absolutnie faworytami do wygrania tego, aczkolwiek widzę, że Adi się uśmiecha, więc ma trochę pewnie inne zdanie. Nie, zgadzam się z tobą. O, tutaj Belfast Giants teraz, tak? Tak, widzę. Drugi mecz, gramy o... Stracili prawo prowadzenie w lidze, widzę. Tak, ostatnio, jak graliśmy z nimi na półfinale, to byli liderami. Liderem i to z dosyć, to chyba było 5 albo 6 punktów przewagi nad drugą drużyną, czyli widzę po... W Pucharze Kontynentalnym lekki spadek formy. No teraz punkt straty i mecz więcej, czyli można zakładać, że... Trzy, bo w Anglii się punktuje za dwa. Aha, za dwa. Tak, jak w NHL. Okej. I co tutaj widzę? 35 meczów, 26 wygranych, 8 porażek, tak? Tak, jedna po dogrywce, czy tam po karnych. Różnica bramek 53 na korzyść. Tak, najlepsza defensywa w lidze. 81 straconych bramek. No i co, no rywal już tam dobrze znany. Widziałeś. Ostatnio bardzo ciepło nas przyjęli jako kibiców GKS-u Katowice i tak dalej. Mam nadzieję, że teraz chociaż grupa będzie 4 razy większa, to zostaniemy tak samo przyjęci. Jak tam forma w lidze? No chyba jeszcze lepiej niż nasz rywal z Kazachstanu. Zwycięstwo po dogrywce. Jedna porażka się zdarzyła w dzień przed Sylwestrem z Dundee. Ale tylko jedna bramka, a potem kolejne zwycięstwa, porażka. Także też bardzo solidna forma. Mimo, że tam spadł na to drugie miejsce, no to... No to w sumie tak jak i my, no my też nie wiem, czy jest panika na forum. Belfast, nie, ale... żadnej. Nie ma paniki. Nie. Żadnej. Ja śledzę. Nie jadą na prezesa, że położy temat. Wręcz przeciwnie. Nie ma naprawdę tam żadnej paniki, nic. Oni są przekonani, że na Continental Cup będzie właśnie super. Także kompletne inne myślenie niż u nas. Bo u nas po trzech meczach zwalnia się połowę drużyny. A tam nie robi się z tego nic. No i to jest różnica właśnie, że tak powiem, kultury hokeja w tym momencie. Najśmieszniejsze, tak? To... zresztą nie będę tego mówił, bo dobrze się ugryzłem w język. No to no, mocne punkty już też poznaliśmy. Tak, no to już mówiliśmy tu o zawodnicy z NHL, kapitalny bramkarz. Też może
aż tak nie błyszczy, nie wygląda ta statystyka aż tak dobrze jak bramkarzy w Arlamie Koczketa, ale też no, poniżej 2 goli na mecz, 93% obron. Widzieliśmy też, że naprawdę też świetnie jest bronił. Colin Shields, który 2 mecze temu odebrał statuetkę za 550 występ w drużynie Giants. Także no, weteran tego zespołu. Widać, no w tym sezonie no, już nie gra za dużo, bo tylko 7 występów, ale no, jest to najbardziej doświadczony i zawodnik, który ma najwięcej występów na dzień dzisiejszy właśnie w drużynie. Pewnie atmosferik, tak zwany. No. Atmosferik. Ale powiem wam, wiecie jaką mu ceremonię zrobili? Naprawdę klasa. No, u nas raczej, kto tam, Oskar Krawczyk może najprędzej jakiś jubileusz już będzie mieć. No tak. Jakieś 100 meczów, chociaż nie no, 100 meczów już może mieć nawet rozegrane, bo 2 pełne sezony teraz. Wcześniej po 40 meczów, no to może jakoś się tak zakręcić Oskar Krawczyk w takich okolicach. No i chyba, no i Marek Krzyżowski, ale on tam wypadał z kontuzjami, także tak. Oskar Krawczyk chyba nie kojarzy, chyba szybciej, kiedyś wypadł z jakąś kontuzją, szczerze mówiąc. I co, chyba tyle. Mamy. Adi, mówiłeś tutaj tak, o bramkarzu, tak, prawda? Mhm. Bramkarzem tak, Giants jest Bezkorowani, tak? Bezkorowani, coś takiego. Tak, coś na stylu. Tyler Bezkorowani. I to tutaj z tego co widzimy, broni na przyzwoitym procencie, bo 92,9 jest to taki sam procent jak Michał Killer u nas w lidze, ale nie porównujmy ligi, w której grają Giants. No, przede wszystkim nie porównujmy, wiesz, bramkarza, który jest głównym, to Michała, no z całym szacunkiem, który wychodzi. Oczywiście, wiesz, oczywiście, że tak. Na się na polenty. Oczywiście, że tak, no, jak najbardziej. I po ostatnim turnieju właśnie listopadowym stwierdzam, że ten bramkarz naprawdę wie, o co chodzi. Lecimy dalej. Tak jest. Co tam mamy kolejną? No nie, na koniec chyba... Znaczy... Gomel. No. Gomel czy Homel? Homel. Jedna wersja jest chyba angielska, druga nasza. To tak wiem. Jak z Gusowem i Husałem. I Husałem, no, tak. Husałem. Tak. No, także ciężko tutaj. Piąte miejsce widzę. Piąte, znaczy nie, no, tam, drużyna w kryzysie finansowym przede wszystkim. Tak. Szczególnie finansowym. Które miejsce zajmują? Piąte miejsce. Na 8 drużyn. No, myślę, że akurat Homel jest do zrobienia. Przez tak, nas. Oczywiście tak. Każdy chciałby więcej. Dwóch zawodników, żeby w ogóle pojechać do Belfastu. No to naprawdę tam kryzys finansowy jest chyba potężny. No i widzimy to też w odbicie performance. To najgorszy okres był chyba właśnie jak wrócili z tego pucharu kontynentalnego, bo tu widzimy ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć porażek z rzędu. I to nie było do miejsca, tylko wszystko w 60 robili minutach. Robili panikę na forum? Nie sprawdzałem. Nie! Nie było paniki, oni myślę, że trochę mogła być już panika po 6 meczach bez wygranych, bez nawet punktu. Ale potem widzę podnieśli, czy nie, no potem no, okres świąteczny jest troszkę lepszy, bo... Czy zwycięstwa w tym jedno w regulaminowym czasie, ale... Ale potem później znowu dwie porażki. Dwie porażki? W tym roku z tego co widzę, jedno zwycięstwo i porażka, tak? Tak, ostatnia porażka z Lida, z tego co czytałem w internecie, no to trener Homelu uznał, że to był ich najgorszy mecz w tym sezonie. No to jest chyba dobry prognostyk dla nas, skoro ich ostatni mecz przed kontynentalnym był najgorszym w sezonie. No Haka Lida, jak widzimy, jest tylko lepsza od Białorusi U20. A na kogo tam zwrócić uwagę w tym pomeniu? No, jest taka ciekawość, no, wchodzimy sobie w statystyki i widzimy, że pierwsze miejsce pod względem punktów zajmuje Aleksander Zidikin. Zidikich. Ale mniejsza z tym, nie wchodzi na to, ponieważ mimo, że zajmuje dalej pierwsze miejsce, to go od końcówki listopada już go nie ma w drużynie. Już się wiem, że pierwszy Aleksander Łukaszenko. Tak, już przeszedł do Unos Team. Tak, bo to jest właśnie ten zawodnik, o którym mówiłem, jeden z dwóch, który właśnie odszedł z powodu finansowych. Czy oprócz tych, którzy odeszli gdzieś tam do innych drużyn, na kogoś szczególnie trzeba tutaj mieć pachy? Ciężko powiedzieć. Ten Solomonow Jewgeni. No. No ale patrzmy, no 38 meczów, 19 punktów, to aha. Wydaje mi się, że Grzegorz Paszczyk pan spunktował lepiej. No z tego co panowie tutaj widzę, Gomel nie ma żadnej takiej porządnej strzelby, że tak powiem, w drużynie. No wiadomo, no, ale to jest też... Bo jeśli najlepszy strzelec drużyny w 37 meczach zdobywa 10 bramek,
No tak, ale, też trzeba zwrócić uwagę. No ale spójrz na asysty, no wcale nie jest lepiej, no 12 asystów, 8 metrów, najlepszy wynik. Dokładnie, no nie ma tu. Znaczy tutaj. Jedno jest pewne, jest Hobel w kryzysie jakimś tam, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że no mimo tego ta Liga Białoruska, ona nie, to nie jest słaba liga, dokładnie. Tak? I na pewno oni też nie po to jadą na ten Puchar Kontynentalny, na ten finał, żeby się położyć przed kimkolwiek, więc na pewno każdy mecz będzie trzeba wyszarpać, wyrwać. No a tak już teraz kończąc z tymi, powiedzmy, drużynami, to tak ogólnie, no jak oceniacie nasze szanse w ogóle? Co my tam ugramy w tym Belfaście? Biorąc pod uwagę, powiedzmy, to, co się działo teraz z naszą drużyną ostatnio, to jak wyglądamy sportowo, kondycyjnie i tak dalej, no jak myślicie, co my tam ugramy? Może powiem tak, serce mówi pierwsze, jeszcze drugie, rozum mówi drugie, trzecie. Aha. No ja, znaczy, nie chcę się tym tłumaczyć, znaczy tłumaczyć drużyny, ale tym razem troszkę niekorzystnie nam się ułożył terminarz, bo właśnie no na początek mamy Kazachów, czyli najmocniejszy zespół. Potem znowu w sobotę mamy Belfast wieczorem, to nie wiem, czy 19 czy 20? O 19:30 chyba. Naszego czasu, czy ich czasu. Czyli u nas 20:30. No i w niedzielę właśnie o 14 bodajże gramy z Komelem, z którym według mnie będziemy grać o trzecie miejsce i brązowy medal. Mhm. Także no nie będzie za bardzo czasu. Ja się znowu cieszę, że właśnie pierwszy mecz gramy z Kazachami, bo teoretycznie w tym pierwszym meczu powinniśmy mieć najwięcej sił, nie? Tak. I z kolei to nie chodzi, ja myślę, że chłopaki są zmotywowani bardzo dobrze. Bardziej mi chodzi o te siły, no bo to jest turniej, tak? Jest dzień po dniu, jest granie. No i wydaje mi się, że ten pierwszy mecz z tą najsilniejszą drużyną może akurat być na naszą korzyść, bo jakby też może nam brakować, powiedzmy, umiejętności w porównaniu z Kazachami, ale gdzieś ambicją to chłopaki nadrobią. To masz rację. Pytanie, na co my liczymy? Jeśli chcemy walczyć, zakładamy, że, znaczy wiadomo, ja dam po to, żeby zwyciężyć, ale trzeba patrzeć realistycznie. No. Ja powiem, no chciałbym, żebyśmy jechali po zwycięstwo, ale no nie jesteśmy zdecydowanie faworytem. Na pewno nie, wiesz, nie o to mi chodzi. Ja tylko mówię o tym, że wydaje mi się, że mówię ten pierwszy mecz, bo... A czy ja powiem tak, inaczej. Fajnie jest, bo to co mówimy, tak? Jedziemy tam po to, żeby wygrać, tak? Wiadomo, ale patrzymy się na to... Jesteśmy realistami. Realnie, więc mówimy, nie? No Kazachowie mocni, Belfast mocny, Hommel ma problemy, ale jest z relatywnie silnej ligi. Dokładnie. No i my teraz. I co my tam możemy ugrać, tak? Ja uważam tak, że biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, to ja mówię, ja będę zadowolony z trzeciego miejsca, czyli jeśli wygramy to, co powinniśmy wygrać. Mhm. Natomiast jeśli przy okazji udałoby nam się, a jest to naprawdę możliwe, jest wygrać z Belfastem. Tak. I gdyby nam się udało zająć drugie miejsce, no to by było super, racja, naprawdę. No. I tyle po prostu. No i tu się nie ma co w cudzysłowie... Pewnie jak w pierwszym sezonie w Europie po tylu latach zrobić taki wynik. Już jest sukces. Super. Jasne, że tak. Już jest sukces. Ja powiedziałem... Sam ten awans do finału jest wielkim dokładnie sukcesem. Dokładnie tak. Pewnie, że tak. No tutaj tak. No, choćbyśmy wrócili bez zwycięstwa na czwartym miejscu, to i tak będzie to sukces. Fajna przygoda dla nich. No ważne, żeby nie było szansa, by zmierzyć się z lepszymi przeciwnikami, oczywiście. Ale według mnie powinniśmy celować w te trzecie miejsce. Trzecie miejsce, a jak się uda drugie, to będzie rewelacja. Dokładnie. No chociaż tym Belfastem, no to tak, znowu jest, że wygraliśmy co prawda pierwszy mecz, ale tam pomogło nam trochę szczęście, może to jest rozluźnienie trochę. Walczyli do końca oczywiście Belfast, ale może mimo wszystko było lekkie rozluźnienie. Ostatnie 4 minuty meczu, to ja nie zapomnę do końca co życia, co się działo. Ale to mimo wszystko meczu z Belfastem. Według mnie to jest taki poziom, że... Powiedzmy... Do końca życia to ja nie zapomnę Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze w 86. Widzisz? No powiem tak jeszcze. No, z tym Belfastem wygraliśmy, ale to według mnie... Taka różnica poziomu, że powiedzmy na 10 meczów my byśmy wygrali 2-3. Dokładnie. On ale tak samo, no cofając się jeszcze do samego początku naszego podcastu, jak Jastrzębie niby wygrało z nami półfinale, ale myślę, że na 10 meczów też 7 jest naszych. Dokładnie. Tak. Dokładnie. Dlatego mówię, panowie, dla mnie osobiście mówię, trzecie miejsce to jest to minimum. Tak. Drugie byłoby świetnie, gdyby się udało. A tak naprawdę chodzi o to, żeby też nie dostać tam jakichś, powiedzmy, wysokich wyników. Dokładnie. Na przykład z tymi Kazachami, żeby nie dostać jakiegoś tam, powiedzmy, nie wiem, szóstki czy siódemki do zera. Bo wtedy już ta siódemka szczęśliwa nie będzie. Nie, no chodzi po prostu o to, żeby się dobrze zaprezentować. Dokładnie. To, co powiedzieliśmy, tak? Sukces jest. Inaczej byśmy się już dobrze zaprezentowali, żeby potwierdzić to. No więc właśnie, żeby jakby to ten... Ale mówię, po tych ostatnich meczach, mówię, no szczególnie po tym Bytomiu, to co powiedzieliśmy, tak? Ta trzecia tercja już była dobra, no, w sensie szybkościowo, tak. Już było widać trochę świeżości, więc
Miejmy nadzieję, że ten Belfast nam bardzo dobrze odpali. No tym bardziej, no co, no to są zawsze pojedyncze mecze. W pojedynczych meczach się wszystko może zdać, to zdarzy się. Dokładnie. To nie jest faza play-off. No, gdyby to była faza play-off, powiedzmy, no to... Że, wiadomo, że zacytuję tam... klasyka, puchar rządzi się swoimi prawami. Dokładnie. Dokładnie, no biorąc no, choćby przykład z, wczoraj z Ligi Angielskiej, z piłki. Przegrała z czwartą ligą w pucharze. Czyli wszystko się może w pucharach zdarzyć, prawda? I oby było dla nas jak najlepiej. Dobra panowie, coś oprócz tego jeszcze mamy do dodania? Coś byście chcieli powiedzieć? Kogoś pozdrowić? Ciocie, wujka, babcie, ciocie? Nie no, pozdrowiliśmy Paulino, pozdrowiliśmy Grzesia. Ja tylko chciałem jeszcze takie małe sprostowanie oznajmić. Mhm. To znaczy tam którym z pierwszych podcastów, nie pamiętam już którym teraz dokładnie, powiedziałem, że najwierniejszym kibicem naszej hokejowej Gieksy jest Grzesiu. I tu muszę przyznać szczerze, że no troszkę się myliłem, bo jest jeszcze jeden człowiek taki, który jest bardzo, bardzo, że tak powiem, wierny i ogląda każdy mecz na żywo. Jest to Maciek. Maciek, pozdrawiamy cię serdecznie. Tak jest. A musiałem to sprostować, bo taki jeden kudłaty, gruby, no to mnie o to atakuje na każdym meczu i po prostu już dla świętego spokoju to mówię. Także Maciek, pozdrawiamy. Także, żeby może zacznie w końcu słuchać naszych podcastów, bo tak jest. Się obraził, także no, mam nadzieję, że jest zadowolony z tego. No i co panowie? Słuchajcie. Czytajcie naszą stronę gieksa.pl, gdzie będą na bieżąco wrzucane relacje z meczów z Belfastu. Tak. Plus będzie oczywiście zawsze jakaś galeria i ze zdjęciami. Plus szykujemy jeszcze dla was niespodziankę, ale to powiemy o tym na następnym. Aha, no i dodajmy, że ponownie jak ktoś chce transmisję, no to na stronie Belfastu jest 30 funtów cały turniej albo 10 funtów za jeden mecz. No, dokładnie. Ale mówię, jak ktoś nie będzie miał, czasami ktoś nie ma czasu oglądać bez pracy, mówię, będą relacje na bieżąco wrzucane. Będą relacje, wywiady, tak. Zdjęcia, wszystko będzie, plus niespodzianka, ale to o tym w następnym podcaście. A podcast następny będziemy nagrywać od razu w przyszłym tygodniu po Pucharze Kontynentalnym i wszystkich też zachęcamy do tego, żeby pisali na forum pytania i tak dalej. Dokładnie, bo... o czym byście chcieli usłyszeć w następnym podcaście. I tyle. No to co, biorąc pod uwagę, że powiedzieliśmy wszystko, co chcieliśmy, no to się żegnamy. Adi. Tabor i Welur. Dziękujemy.